Serdecznie fotograficzny program bez nazwy, Paweł Duma. Teraz gościnnie przy drukarkach. Jestem w firmie Epson. Witam serdecznie. Witam, Grzegorz Mencfel, Epson. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ciekawym urządzeniu. Wygląda to jak sporej wielkości drukarka, taka kompaktowa, laserowa, ale to nie jest zwykła drukarka. Tak, to jest drukarka atramentowa, stworzona specjalnie dla potrzeb zakładów fotograficznych, które nie mają zbyt dużych potrzeb, jeżeli chodzi o wydruki. Drukarka, która może jest w stanie drukować w najniższej rozdzielczości do 320 zdjęć na godzinę, formatu 10x15. Jak Państwo widzicie, urządzenie jest naprawdę niewielkie i doskonałą alternatywą dla kogoś, kto korzysta w tej chwili z laba chemicznego. Natomiast ilość wydruków na nim robi nie amortyzuje mu tego urządzenia, więc przy tym urządzeniu w momencie, jeżeli nie mamy zamówień, możemy je wyłączyć i nie generuje nam to żadnych kosztów, więc... Znaczy, mówimy tutaj o kwestiach ekonomicznych, czyli małe obłożenie zleceniami, plus do tego przede wszystkim też chyba dużo łatwiejsza obsługa, bo jedyne, co tu musimy zrobić, to wymienić ramen, tak jak w zwykłej drukarce. Dokładnie. Urządzenie pracuje na 6 atramentach. Są to kartridże o pojemności 200 ml, więc jesteśmy naprawdę w stanie sporo z tego wydrukować. Są one umieszczone po obu stronach. To jest typowy model sześciokolorowego urządzenia, jak w większości Epsonów, czyli mamy żółte, dwa cyjany, dwie magenty i czarny. Ładowanie papieru odbywa się z przodu w bardzo prosty sposób. W tej chwili urządzenie jest w stanie drukować na trzech rodzajach papierów. Jest to papier typu laster, papier glossy oraz papier matowy. Jak widać tutaj w tym miejscu, jesteśmy w stanie instalować papiery od szerokości 4 cali do 8 cali do formatu A4, więc daje nam to możliwość maksymalnych wydruków o szerokości 210 mm do 1 metra jesteśmy w stanie drukować takie wstęgi. To ja od razu tu mam jedno pytanie, bo mówiąc tutaj o rolce, natychmiast mi przychodzi na myśl, a można zrobić panoramę? Jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, mamy możliwość tworzenia wydruków o długości do 1 metra. Czyli w tych szerokościach, które tutaj jesteśmy w stanie założyć do tej drukarki. Czyli krótko rzecz ujmując, jeżeli gdzieś w punkcie fotograficznym zobaczymy takie małe urządzenie, no bo zazwyczaj usługi fotograficzne kojarzyły się z gigantycznymi maszynami, z odpowiednim zapachem tego wszystkiego jeszcze, z utrzymaniem temperatury, to dzisiaj można to wszystko uzyskać w wersji kompaktowej. Kilka rodzajów papieru, maksymalna długość pojedynczej odbitki to jest 1 metr, maksymalna szerokość, no tak jak do formatu 4 210 mm, to są parametry pracy, 6 kartridży. Tak z punktu widzenia technicznego, na ile takie kartridże mogą wystarczyć? Gdybyśmy mieli pełen rozmiar taki A4, jesteśmy w stanie podać taki parametr? W tej chwili nie jesteśmy w stanie podać, bo urządzenie posiadamy dopiero od kilku dni, więc nie byliśmy w stanie jeszcze tego przetestować. Natomiast z informacji, które uzyskaliśmy z naszej centrali, jeżeli chodzi o koszty pojedynczej odbitki w formacie pocztówkowym 10x15, on powinien się zamykać w granicach około 35 do 40 groszy brutto. Czyli to jest koszt, tak? Czyli cena końcowa dla klienta będzie tam odrobinkę wyższa, ale to i tak nam robi odbitki w cenach no, z najtańszych minilabów takich w supermarketach. Tak, dokładnie, natomiast jakość tych odbitek jest nieporównywalnie wyższa. Gamut, który jesteśmy w stanie uzyskać na tych urządzeniach, jest znacznie wyższy niż na labach, więc na labach chemicznych. Więc jesteśmy w stanie klientom oferować bardzo wysoką jakość z wydruków z tej drukarki. To może w takim razie kilka takich cech, które odróżniają to od minilabu. To, co mi przychodzi do głowy, to na pewno jest to bardzo szybka rzecz, bo ten wydruk trwał nam sekundy, to nie trwa minuty. Jak jest trwałością tych kolorów?
Znaczy na pewno jest to trudno powiedzieć w tej chwili, ile ta trwałość, jaka ona będzie długa, czy to będzie 50 czy 100 lat. Natomiast jest to na pewno porównywalne do innych drukarek Epsona, więc na pewno jesteśmy w stanie zagwarantować trwałość około kilkudziesięciu lat tych odbitek. I jest to trwałość znacznie wyższa niż odbitek z labów. Pytanie moje się wzięło stąd, bo czasami właśnie wykonując gdzieś w tanim labie odbitkę, nagle się okazuje, że po kilku miesiącach my tracimy dekolory, one po prostu płowieją, a druk atramentowy ciągle jeszcze gdzieś tam w głowach głęboko nam siedzi, że to nie jest jeszcze ta technologia. Dobrze, czyli kilkadziesiąt lat, w testach tak naprawdę wyjdzie naprawdę. Ta odbitka po wydrukowaniu jest od razu sucha, od razu można ją używać, wkładać do albumu. Dokładnie. Drukarka podczas druku od razu podsusza nam odbitki, więc one wypadając nawet z tą dużą prędkością nie mają prawa się w jakiś sposób rozmazać, a oczywiście po kilkunastu minutach one są już na tyle suche, że możemy bez problemu je montować w albumach. No to bardzo miłe urządzenie, pozostaje tylko czekać, aż się pojawi gdzieś w punktach usługowych. I chyba taka krótka konkluzja, jeżeli będziecie mieli do wyboru zrobić odbitki na tradycyjnym mokrym labie, czyli tam, gdzie mamy proces chemiczny wywoływania papieru, a wydrukować na drukarce atramentowej, no to coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że trzeba wybrać po prostu druk atramentowy. Zgadza się, natomiast tak jak jeszcze wcześniej wspomniałem, dla wielu zakładów, które w tej chwili nie mają takiej ilości zamówień na laba chemicznego jak jeszcze kilka lat temu, no jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ nie generuje im kosztów podczas postoju, podczas w przerwach pomiędzy wydrukami. Nie mamy tutaj potrzeby regeneracji chemii, nie ma urządzenie, nie pobiera nam energii, po prostu wyłączamy i czekamy na następne zamówienia. Czyli jest to również rozwiązanie bardzo dobre dla fotografów eventowych, którzy wykonują odbitki nieregularnie. Czasami potrzebują ich więcej, czasami mniej, a są okresy, gdy w ogóle nie drukują. No, ten biznes jednak rządzi się prawami, że tak powiem, kalendarza, czyli falą. Raz jest więcej, raz jest mniej roboty. Mam jeszcze tylko takie pytanie techniczne, bo w drukarkach atramentowych zdarza się, oczywiście to już jest bardzo indywidualna rzecz. Część osób mówi, że jak drukarka nie pracuje, to tam głowice się zaschną i to dalej nie będzie pracować. Jak tutaj to do tego podejść? Czyli jeżeli tam drukarka postoi nam miesiąc nieużywana, czy nie będzie z nią kłopotu? Nie będzie z nią kłopotu. Urządzenie posiada automatyczną detekcję zatkanych dysz, więc zanim rozpoczniemy wydruk, oczywiście sprawdzamy, jak w każdej drukarce atramentowej, czy te wszystkie dysze są drożne, natomiast drukarka nie zacznie drukować, dopóki wszystkie dysze nie będą drożne, więc cały czas będzie nas informować, że musimy przeprowadzić jakieś czyszczenie, więc nawet po dłuższym postoju nie ma najmniejszych problemów. Jeżeli jest taka potrzeba, przeprowadzamy takie czyszczenie i od razu możemy drukować już właściwe zdjęcia. Tą drukarkę podłączamy po prostu do komputera, nie trzeba mieć żadnych specjalnych urządzeń dodatkowych. Tak, drukarkę instalujemy tak jak każdą inną drukarkę, instalujemy ją w naszym systemie operacyjnym, więc możemy korzystać ze wszystkich aplikacji, które pozwalają nam na tworzenie wydruków, zarówno tych najprostszych, jak poprzez bardziej zaawansowane narzędzia, tak jak Photoshop. Natomiast również istnieje możliwość sprzężenia jej z komputerem, na którym mamy zainstalowany program Epsona, to jest Order Controller, i wtedy możemy połączyć to wszystko z terminalem takim jak w fotokioskach i przyjmować zlecenia od klientów, którzy korzystają ze swoich kart pamięci w terminalu. I samoobsługa. Dokładnie. W samoobsługowy sposób klienci mogą przesyłać odbitki, które chcą wykonać, natomiast operator na order kontrolerze sprawdza, czy wszystko jest dobrze wybrane, zatwierdza wydruki i wtedy one lecą na drukarkę. No, sprytne urządzenie. No i chyba nie bez powodu zostało nagrodzone. Zebraliśmy troszeczkę nagród, prawda? Może czas się pochwalić tym wszystkim. Tak, otrzymaliśmy medal międzynarodowych targów łódzkich za
innowacyjnego produktu, także jest się czym pochwalić. Dobrze. To tyle na temat tego urządzenia. Z firmą Epson się nie rozstajemy. Będziemy pokazywali jeszcze inne fajne technologie, które myślę, że w skończonym czasie się pojawią, będą dostępne dla większości. Na chwilę tę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. I za chwilę ciąg dalszy programu.